kochani, za 10 zł ten kalendarz. Zaczniemy od 10 zł, a będzie wisiał na ścianie i będziecie przez cały rok pamiętać, że warto wspomóc tę wspaniałą akcję. Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy krążyli po Sokółce zbierając datki. Proszę powiedzieć, ile się im udało zebrać? Na terenie Sokółki kwestowało 18 wolontariuszy. Są to uczniowie zespołu szkół w Sokółce oraz zespołu szkół rolniczych. Do tej pory zebrano kwotę 8650 zł. Jest to nasza cegiełka do 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zbiórki możemy też dzisiaj w Kinie Soku policytować różne rzeczy. Jakie to są rzeczy? To są gadżety orkiestrowe. Koszulki, smycze, kalendarze, jest też zegar. O właśnie, w tej chwili licytowany jest orkiestrowy kalendarz. Oprócz tego są przedmioty darowane przez Sokulczan, między innymi obraz, między innymi 3 tomiki poezji oraz inne przedmioty. My dzisiaj byłyśmy praktycznie wszędzie, bo miałyśmy swój teren jakby około Stokrotki, ale stwierdziliśmy, że tam jest mało ludzi, dlatego sobie trochę pochodzimy, żeby zarobić, znaczy nazbierać więcej pieniędzy. I ludzie ogólnie to w sumie bardzo chętnie rzucali pieniądze, bo bardzo chcieli dostać serduszko na pamiątkę. Najczęściej dzieci chciały właśnie. Ile udało wam się dzisiaj zebrać? Ja nazbierałam 669 zł. A ja 596 i 50 groszy. Jesteś tegorocznym wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiedz, jak przebiega zbiórka? Zbiórka przebiega bardzo dobrze. Ludzie chętnie wrzucają pieniądze do puszek. Stoimy tutaj od 14, będziemy stać do 20 i nasza funkcja polega na tym, że jesteśmy wolontariuszami z sokluskiego teamu airsoftowego i pomagamy WOŚP-u. A dlaczego zdecydowaliście się na pomoc w taki sposób? Jest to taka inicjatywa, która przez ludzi jest odbierana bardziej chętnie niż wrzucanie do puszek zwykłym wolontariuszom. To jest zawsze jakaś nowa atrakcja w mieście. Yeah.